Hej, cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie z tej strony 352 i moi drodzy, witam was w czwartym odcinku z serii Zagrajmy w Gothic 1. Moi drodzy, dzisiaj będziemy ruszać do obozu bractwa z Parwezem. Niech śniący będzie z tobą, nieznajomy. Jestem tu, by wskazać ci właściwą ścieżkę. No i sam pierw musimy z nim pogadać. A która ścieżka jest właściwa? Ścieżka śniącego, oczywiście. Tylko on może nas stąd uwolnić. Guru przygotowują w naszym obozie rytuał wielkiego przyzwania. Zamierzają nawiązać kontakt ze śniącym. Do tej pory przemawiał do nas wyłącznie za pośrednictwem wizji, ale już wkrótce stanie przed nami w pełni swej chwały. Jednak aby to osiągnąć, potrzebujemy jak największej rzeszy wyznawców. Jednocząc nasze siły duchowe, uda nam się nawiązać z nim kontakt. Nasz obóz znajduje się dość daleko stąd, na wielkim bagnie. Mogę cię tam zaprowadzić, jeśli chcesz. Czekaj, lepiej się w nim. Co mi przyjdzie z przyłączenia się do was? Może okażesz się jednym z wybrańców, którzy otrzymują od śniącego dar magii? A może dostąpisz zaszczytu służby w świątynnej straży? Tylko najlepsi spośród wojowników mogą należeć do strażników. Jeśli śniący będzie ci szczególnie sprzyjał, może dane ci będzie połączyć jedno z drugim. Najlepsi strażnicy otrzymują również dar magii. Jak widzisz, nasze bractwo otwiera przed tobą wielkie możliwości. Pamiętaj o tym, zanim zdecydujesz się przyłączyć do któregoś z innych obozów. Kim jest śniący? Śniący przemawia do nas poprzez sny i wizje. Przewodzi nam, odkąd nawiązał pierwszy kontakt z Iberionem, 5 lat temu. Wszyscy wyznawcy bractwa wyrzekli się 3 bogów. Teraz modlimy się o zbawienie tylko do śniącego. Zbawienie od czego? Od tego przeklętego miejsca, naturalnie. Śniący wskaże nam drogę do wolności. Skończ tę paplaninę, co? Co powiedział wam śniący? Zaprowadził nas na bagna, na ruiny starej świątyni. Tam zbudowaliśmy nasz obóz. Dał nam niezależność. Żaden z nas nie musi pracować pod ziemią. Pokazał nam, jaka moc drzemie w bagiennym zielu. Teraz sprzedajemy je innym obozom, otrzymując w zamian wszystko, czego nam potrzeba. Wreszcie obdarzył niektórych z nas darem magii. Magii starożytnej i potężnej. Różnej od tej, którą wykorzystywali dotąd magowie tego królestwa. Nie będę dalej słuchał tej paplaniny. Opowiedz mi jeszcze o magii śniącego. Magia śniącego pozwala ci kontrolować rzeczy siłą twojej woli. Jednak tylko wtajemniczeni guru poznali tajniki tej magii. Dobrze, zanim z nim pójdziemy, to jeszcze musimy pogadać może z Dexterem, żeby wziąć questa na przepis. Siema. Pogadajmy lepiej o czymś innym. Co to jest bagienne ziele? Jesteś tu nowy, co? Bagienne ziele można palić. To bardzo odprężające. To się już nie powtórzy. Nie będę dalej słuchał. Chciałbym dołączyć do obozu. Chcę zostać cieniem. O! I szukasz pewnie okazji, żeby pokazać, na co cię stać, tak? Dobra. Możesz wyświadczyć mi pewną przysługę. Jeśli dobrze się spiszesz, wstawię się za tobą u Diego. O co chodzi? W obozie sekty mieszka mężczyzna imieniem Kalon. To wielka szycha. Jeden z guru całej tej pomylonej zgrai. Kalon jest alchemikiem. Posiada przepis na niezwykle skuteczny napój uzdrawiający. Chciałbym go od niego odkupić. Wtedy sam mógłbym zacząć produkcję tego napoju. Ale do Kaloma trudno się zbliżyć, zwłaszcza ludziom z zewnątrz. A czego oczekujesz ode mnie? Te świry z sekty bez przerwy szukają nowych ludzi. Jesteś tu nowy. Nikt cię nie zna. Udawaj, że chcesz do nich dołączyć. Kalom jest jednym z guru, więc to on sprawdza nowych kandydatów. Jeśli uda ci się z nim spotkać, spróbuj zdobyć dla mnie tę recepturę. Czy za nią zapłacisz, czy nie? To już nie moja sprawa. To dla siebie. Inni nie powinni wiedzieć. Dobrze, zobaczę, co się da zrobić. Tego nie mieszać. Lepiej się do tego. Gdzie jest ten cały obóz na bagnie? Wyjdź z zewnętrznego pierścienia przez południową bramę. Potem skieruj się na wschód. Najlepiej będzie, jak weźmiesz mapę. Mam tu jedną. Kosztuje 50 bryłek. Południowa brama to ta przy zawalonej wieży, tak? Dokładnie. Dobra, mapy nie potrzebujemy. Idziemy od razu z Parwezem.
Zaprowadź mnie do waszego obozu. Chciałbym się tam rozejrzeć. To wspaniale! Chodź za mną! Porobimy parę zadań w obozie na bagnie i myślę, że będzie całkiem przyzwoicie. Mam nadzieję, że bardzo nie będzie przeszkadzać otwarte okno, bo nie chcę mi się go zamykać, bo jest jednak lepszy przewiew w mieszkaniu. No i co? I będziemy dzisiaj robić, myślę, parę zadań dla bractwa. W sumie mamy dosyć sporo zadań, których nawet jeszcze nie zebrałam, a są do zrobienia. Ogólnie poza odcinkiem poświęciłam sobie parę minut na poćwiczenie korzystania z... wiecie z czego, jakby... ojejku... z broni. I radzę sobie całkiem nieźle. Tylko nie wiem dlaczego i nie wiem, czy to jest, czy tak zawsze było w gotiku, czy po prostu coś mi tutaj bardzo nie pasuje, bo tak jakby no właśnie, tak jakby ten krok podwójny do tyłu nie funkcjonuje tak, jak powinien. W sensie, wiecie, zawsze mi się kojarzyło, że jak potwór na nas szarżuje, to wystarczy sobie odstąpić, a jednak nie wystarczy. Przynajmniej u mnie nie. Nie wiem, czy to jest kwestia directa, czy czego, że nie działają te sposoby na odskakiwanie do tyłu, czy ja coś źle robię. Bo zawsze mi się wydawało, że wystarczył jeden kroczek do tyłu, nie więcej. A tutaj takie cuda się dzieją. No nie wiem, ale na szczęście mamy Parweza i on jest w stanie nam trochę tutaj ułatwić życie. Nie umiemy na razie wydobywać żadnych trofeów, ale wydaje mi się, że to nie jest problem. Tak naprawdę one najbardziej się nam przydadzą w momencie, jak trzeba będzie zbierać przedmioty do Ulumulu. Tak to w sumie to nie. Dobra, dajmy Parwezowi trochę powymiatać. On sobie poradzi, także będzie dobrze. Chociaż my też sobie całkiem nieźle radzimy. Ile my mamy siły? 35. No to nie powinnam się dziwić, że idzie nam całkiem... nieźle. Jest nawet znośnie. Trochę krwiopic, trochę jakiś tam... Parwes, proszę cię. Zbudź się! Ale ja nie śpię, mordo. O Boże, wlazł mi w drzewo. O, i wylazł z drzewa, dobra. Nieważne. Dawaj, Parwes. Bycie taka krwiopica, to kurde gryzie, jak nie wiem, nie? Ej, ja mogę z krwiopic wyciągać skrzydła bez umiejętności? To ciekawe, to nie wiedziałam nawet o tym. Moglibyśmy Parweza zaprowadzić tutaj do lasu i by nam wtedy pomógł, ale... kurde, czy aż tak bardzo potrzebujemy tyle expa? Myślę, że na spokojnie przyjdzie czas na to. Zróbmy zapis, bo... Parwes, widzę, że tak nie chce atakować tych. Teraz ja pochodzę w kółko może. On sobie z nimi poradzi. Druga padła, jeszcze jedna. Dobra, i widzę, że wspólnymi siłami daliśmy sobie radę. Super. Kurde, powiem wam, że te początki w Gothicu 1 są zawsze takie, nie wiem, z jednej strony są ekscytujące, bo człowiek chce już wymiatać, a z drugiej jest tak spokojnie i nie trzeba nic wielkiego robić. Ale to daje satysfakcję. Mam nadzieję, że dzisiaj nie brzmi już jakbym umarła, bo naprawdę ostatnie dni były ciężkie, ale dzisiaj na szczęście na praktykach było całkiem przyjemnie i nie narzekam już raczej. Byłam dzisiaj w magazynie i byłam dzisiaj w wypożyczalni dla dzieci i młodzieży i byłam dzisiaj na wypożyczalni centralnej i było fajnie. A szkoda, że już na centralną chyba nie przyjdzie mi wrócić, tak żeby, wiecie, obsługiwać, ale niestety nie jestem pewna.
czy przyjdzie mi, czy nie przyjdzie, bo tak w sumie mam niby jeszcze na ostatni dzień praktyk wrócić tam, ale nie mam potwierdzenia takowego. No więc nie wiem. Możliwe, że jeszcze tam wrócę, ale też nie zobaczę się już z tymi osobami, z którymi mi się najlepiej pracowało, bo akurat idę na urlop. Niestety, no ale bywa i tak. No i co? Jutro jest sobota. Wy w sumie będziecie widzieć ten odcinek w sobotę. Ja w sobotę będę u rodziców, bo mój tata ma urodziny. Kupiliśmy mu z Damianem taki jakby bon, coś takiego, na strzelnicę dla dwóch osób, także może zabierze moją mamę, a może jakiegoś swojego kumpla. W sumie nie wiem, wybór należy do niego. Moja mama się spytała, co kupiliśmy właśnie tacie. To ja się nie przyznałam, bo uznałam, że może tata będzie chciał wykorzystać z nią ten prezent, więc... Jesteśmy na miejscu. Tam leży obóz Bractwa Śniącego. Przejdź przez bramę i porozmawiaj z moimi braćmi. Gwarantuję ci, że nie przyszedłeś tu na próżno. Zapytaj o Korkaloma. To on opiekuje się nowicjuszami. Ja wrócę teraz do starego obozu. Wielu niewiernych potrzebuje wciąż pomocy w odnalezieniu właściwej ścieżki. Powodzenia. Wiecie, być może moja mama będzie miała dobrą niespodziankę, jak mój tata zdecyduje się ją zabrać. Także nie zdradzałam jej. Znaczy, w sumie spytałam się jej, czy chce wiedzieć, powiedziała, że nie, także no to nie. No to fajnie, no nie? Dobra, chyba to szczurki mamy, wybite. Piekielniki zbierzemy, tam zaraz jeszcze pod tego szkieleta podejdę, bo ja nigdy nie pamiętam, czy on coś ma przy sobie, czy nie ma. No i co, jak skończę dla was nagrywać odcinek, to biorę się za tort, bo wczoraj sobie upiekłam biszkopt wieczorem, to muszę zrobić krem. Ogólnie udało mi się dzisiaj trochę odpocząć, bo praca też nie była bardzo męcząca i nikt się nade mną psychicznie nie znęcał. A tak serio, no to ten jeden dzień był bardzo ciężki, bo zostałam zrąbana w pracy za swoją głupotę i potem już mi się tak pracowało, wiecie. Tak sobie. Ale dzisiaj dostałam mega takiego solidnego kopa, takiego podbudowującego, bo byłam u mojej opiekunki roku, zanieśli tam jakieś dokumenty z BHP, no to się mnie spytała, czy bym chciała jakby u nich pracować, w sensie już teraz, po tygodniu praktyki, czy mi się podoba i w ogóle. Ogólnie rzecz biorąc, pewnie bym się zgodziła, ale... Powiem wam, że nie chcę się zgadzać, bo wiem, z czym to się je. Ponieważ już pracowałam i uczyłam się i to nie jest dobry pomysł. Zastanawiam się też nad tematem pracy, ale jeszcze to przede mną, bo dopiero musimy wybierać chyba na czwartym semestrze. Więc mogę się na spokojnie wstrzymać z tym wyborem. Ale z drugiej strony fajnie byłoby już wiedzieć jakiś temat, promotor, te sprawy. Tak samo się też zastanawiam, bo aktualnie, po roku studiowania, naszło mnie, żeby iść jeszcze na magisterkę, bo jak wcześniej chodziło mi po głowie, że jak już mam iść na magisterkę, to na jakiś inny kierunek, bo oczywiście tak można, że robimy na przykład licencjat z jednego, a idziemy na magistra z drugiego, no nie? No to po prostu pomyślałam sobie, że pewnie pójdę na magistra z czegoś innego, ale z drugiej strony fajne są przedmioty na magisterce, szczególnie projektowanie przestrzeni bibliotecznej. No a skoro mam jakieś tam wykształcenie projektanta wnętrz, to byłoby zajebiste sobie to połączyć i skończyć to. I nawet napisać pracę na przykład o tym, no nie? Także, kurde, nie wiem, przede mną dużo decyzji, ale jeszcze mam czas. Tak samo też był u nas właściciel mieszkania. Nie wiem, czy wam o tym mówiłam. Być może mówiłam, bo powiem wam, że ja ostatnio właśnie nie koduję kompletnie, co się wokół mnie dzieje. Chyba przez taki, bo ja wiem, jakiś stres czy coś takiego. W sensie mam takie ciągłe uczucie napięcia, którego nie mogę się pozbyć. No, ale może się uda teraz, już za niedługo. Witaj, nieznajomy. Stąpasz po świętej ziemi.
Jesteś w obozie Bractwa Śniącego. Co cię tu sprowadza? Słyszałem, że szukacie nowych członków. Chciałbym do was dołączyć. Zatem bądź pozdrowiony. Bractwo Śniącego chętnie wita wszystkich, którzy wyrzekli się drogi zła i chcą żyć wedle nauk Śniącego. Jeśli naprawdę chcesz zostać jednym z nas, spróbuj zwrócić na siebie uwagę Balnamiba. Znajdziesz go na placu, tuż za bramą. Ale nie wolno ci odezwać się do niego. Zaczekaj, aż on zwróci się do ciebie. Co słychać w obozie? Wszystko w porządku. Możesz śmiało wejść do środka. Potrzebuję jakiegoś pancerza. Musiałbyś zasłużyć sobie na zbroję świątynnej straży, taką jak ta, którą noszę. Ale na początek wystarczy ci szata nowicjusza. Lepszy ryc niż nic. Oczywiście, nie otrzymasz jej za darmo. Oczywiście, 500 bryłek. Kim jesteś? Nazywam się Lester. Zajmuję się naszymi nowymi gośćmi. Masz szczęście, że nie odezwałeś się do Baal-Namiba. Obcym nie wolno rozmawiać z guru. Ale ja muszę porozmawiać z twoim mistrzem. Nie próbuj. Gwarantuję ci, że potrafię udzielić ci wszystkich potrzebnych informacji. Opowiedz mi o waszym obozie. A co chcesz wiedzieć? Co możesz mi powiedzieć o bagiennym zielu? Cóż, ziele rośnie wyłącznie na bagnach. Zanim da się je palić, trzeba je odpowiednio przetworzyć. Tym właśnie zajmują się nowicjusze. Ziele ma działanie relaksujące i uspokajające. Dzięki niemu można osiągnąć stan umysłu pozwalający na nawiązanie kontaktu ze śniącym. Część zebranego ziela wymieniamy ze starym obozem. Tam też pozyskujemy nowych członków bractwa. Wielu z nich dołącza do nas tylko ze względu na ziele, ale przynajmniej pomagają nam w pracy. Co możesz mi powiedzieć o śniącym? Śniący to boska istota, która zsyła nam wizje objawiające jego wolę. W każdym razie zsyła je guru. Modlimy się do niego, bo obiecał zwrócić nam wolność. I wierzycie mu? Hej, jestem w tej kolonii od 2 lat. Wiesz, jak długie mogą się wydawać 2 lata w więzieniu? Nie wyobrażasz sobie, w co byłbym w stanie uwierzyć, byle tylko wydostać się z tego przeklętego miejsca. Opowiedz mi o tutejszych kastach. Najwyższą kastę stanowią guru. To niezwykle potężni duchowi przywódcy naszego obozu. Strażnicy świątyni wykorzystują siłę swego ducha w walce. Ich ciało i duch funkcjonują w idealnej harmonii. Lepiej nie wchodź im w drogę. Ja natomiast jestem nowicjuszem. Naszym zadaniem jest wykonywanie wszystkich pomniejszych zadań, no i oczywiście żarliwa modlitwa do śniącego. Niektórzy nowicjusze dostąpili zaszczytu pobierania nauk u guru, ale aby to osiągnąć, trzeba służyć w obozie przynajmniej kilka lat. Jak znajdę najważniejsze miejsca w obozie? Mogę ci pokazać wszystko, co warto tu obejrzeć. Chciałbym zostać członkiem bractwa. O tym, czy możesz zostać jednym z nich, zadecyduje Kor Kalon. Ale on polega zwykle na opinii pozostałych guru. Baal-Namib na przykład jest jednym z nich. Najpierw musisz udowodnić, że jesteś godny, by należeć do bractwa. Dopiero wtedy guru wyślą cię do Kor Kaloma. Jak mam tego dokonać, jeśli żaden z guru nie chce się do mnie odezwać? Chociaż trudno w to uwierzyć, guru będą obserwowali każdy twój krok. Jeśli uznają, że zasługujesz na zostanie jednym z nas, sami się do ciebie odezwą. Z pewnością znajdziesz w obozie wiele okazji, by udowodnić swoją przydatność. Niech śniący macie w swojej opiece. Dobra, na razie zostaniemy tutaj, jakby poprzestaniemy na tym. Do kogo by tutaj iść? Ale woda jest piękna, ja pierdzielę. W sumie niepotrzebnie idę tutaj chyba, bo... lepiej byłoby poogarniać rzeczy gdzie indziej chyba. Możemy sobie wziąć zadanie na pozyskanie nowych członków do obozu. Czym się tu zajmujesz? Przekazuję mądrość śniącego naszym nowicjuszom. Sam jestem jeszcze nowicjuszem, ale już wkrótce zostanę Balem, jednym z guru.
Rozmawiałem nawet z Iberionem. To wielki wybraniec. Powiedział mi, że jeśli będę pracował wystarczająco ciężko, niedługo sam zostanę wielkim mistrzem. Ale to jeszcze przyszłość. Nie śpieszy mi się, rozumiesz? Zostanę mistrzem, gdy przyjdzie odpowiednia pora. Chwilowo jestem bardzo zadowolony z mojej pracy. Na czym polega twoja praca? Wraz z kolegami testuję magiczne substancje opracowane przez Kor Kaloma w jego laboratorium. Jego asystent przynosi nam co kilka dni coś nowego, a my to testujemy. To ziele otwiera twoją duszę. Po zażyciu odpowiedniej ilości będziesz mógł nawiązać kontakt ze śniącym. Myślałem, że to się stanie. A tobie udało się kiedyś stanąć przed obliczem śniącego? Nie, jeszcze nie. Ale tylko dlatego, że nie dostajemy wystarczającej ilości ziela. Kalom zawsze pyta nas o efekty, ale odnoszę wrażenie, że wcale mu nie zależy na moim zdaniu. Jeśli jego wynalazki działają stymulująco, natychmiast trafiają do guru. Ale niedługo ja sam zostanę guru. Wtedy otrzymam odpowiednią porcję ziela i będę mógł osobiście wysłuchać głosu śniącego. Chciałbym dołączyć do waszego obozu. Możesz mi pomóc? Chcesz do nas dołączyć? To świetnie. Zaczekaj. Tak, chyba mógłbym ci pomóc. Nie jestem jeszcze guru, ale mam pewne wpływy w bractwie. Oczywiście musiałbyś wyświadczyć mi drobną przysługę. Rozmawiałeś już z Fortuno? W takim razie idź do niego i odbierz swoją dzienną rację. Jeśli dasz mi całe ziele, które od niego otrzymasz, dobijemy targu. Przemyślę to sobie. Zachowaj to dla siebie. Dobra, no to zaraz oczywiście pójdziemy. Cześć, nie jesteś z tego obozu, prawda? Cóż, teraz już jestem. Tydzień temu wyruszyłem ze starego obozu. Mój kumpel Dusty miał iść ze mną, ale postanowił jeszcze trochę poczekać. Dobra, to jest bardzo przydatna informacja. Jak stoimy z czasem? Myślę, że dobrze. To co, idziemy chyba do Fortuno, no i pójdziemy oczywiście do Kor Kaloma, no bo, kurde, po to głównie tutaj jesteśmy, żeby właśnie do Kor Kaloma iść. Z balami za dużo nie zrobimy. Tak naprawdę potrzebujemy paru rzeczy, żeby tutaj coś ogarnąć. Fortuno był tutaj gdzieś? Tak jest. Bardzo dobrze. Chodź bliżej. Każdy nowo przybyły otrzymuje od bractwa powitalny prezent. Co to za prezent? To mrok północy. Dobry towar. Możesz do mnie przychodzić codziennie po nową porcję, ale gdybyś chciał dostać więcej niż przewiduje dzienna racja, będziesz musiał zapłacić. Gdybyś znalazł jakieś zioła lub owoce, możesz je przynieść do mnie. Chętnie je od ciebie odkupię. Chcę coś kupić. Czego szukasz? A może chcesz coś sprzedać? Okej, okay, masz sporo bryłek i masz trochę nowicjuszy. Jeszcze mamy tutaj kuźnię. Zobaczmy. Widzę, że fajnie sobie tutaj panowie radzicie. To jest skrzynia, fajnie byłoby ją otworzyć. Lewo, lewo, prawo, kurde, lewo, prawo, prawo, lewo, prawo, prawo, lewo, 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 prawo, prawo, lewo, lewo, lewo. Toporek, wnętrzności pełzacza, sporo ostrzy. Chyba złamałam dużo wytrychów, no mamy trzy, więc tak oszczędnie musimy teraz postępować. W ogóle ciekawym, jak się zapisuje szybki zapis. Okej, tutaj na dole on się nadpisuje. Cześć, jestem tu nowy i chciałbym poznać lepiej wasz obóz. Zatem trafiłeś nie tam, gdzie trzeba. Odkąd strażnicy świątyni rozpoczęli przygotowania do walki, pracujemy dniem i nocą. Nie mam wiele czasu na pogawędki. Więc nie zawracaj mi głowy, jeśli nie chcesz niczego kupić. Chciałbym coś kupić. To świetnie. Oto broń, którą mam aktualnie na składzie.
Masz ostrza, masz bryłki, bełty, strzały, pałkę. Kij z gwoździem. No serio? Nic nie masz ciekawego. Ale ten toporek... Możemy go założyć. Jest lepszy od tej broni. Także dobrze. I teraz tak, tam jest ten gościu. To w sumie potrzebujemy od niego kłeścika. Od razu, jak już tutaj jesteśmy. Nie wyglądasz mi na kogoś, kto chciałby nosić niewolnicze jarzmo nakładane ludziom przez magnatów. Myślę, że jesteś raczej poszukiwaczem. Kimś, kto szuka prawdziwej wiary. Czy czujesz, jak ogień trawi twoje ciało podczas snu? Widzę, że powątpiewasz w rzeczy opowiadane ci przez sługusów magnatów. Przecież wiesz, dlaczego nie można im ufać, prawda? To kłamcy. Ich łgarstwa czynią słabych ludzi ślepcami. Ale twój duch jest silniejszy niż ich kłamstwa. Czy nie odczuwasz pragnienia wolności każdego dnia? Nie czujesz, jak z każdą godziną pragnienie to staje się silniejsze? Pozwól mu pokierować twoim duchem. Czy wiesz, co robisz, próbując zagłuszyć w sobie ten głos? Wyrzekasz się swojej duszy, wyrzekasz się samego siebie. Nie pozwól, by strach tobą kierował. Uwolnij się. Przejrzyj na oczy. Śniący zbudzi się pewnego dnia, wyzwoli swoich poddanych i strąci niewiernych w najczarniejsze czeluści piekieł. Znikną z tego świata jak nieczystości spłukane przez deszcz. Będą błagać o litość, ale wtedy będzie już dla nich za późno. Wtedy zapłacą cenę. Zapłacą ją własną krwią i własnym życiem. Hej, odezwałeś się do mnie. Czy to znaczy, że mogę już z tobą rozmawiać? Widzę, że zaznajomiłeś się już z naszymi zasadami. To dobrze. Wyczuwam w tobie wielką siłę ducha. Wkrótce będziesz gotów, by do nas dołączyć. Przemówiłem do ciebie, bo chcę dać ci szansę udowodnienia swojej lojalności. W jaki sposób mogę udowodnić swoją lojalność? Przede wszystkim potrzebujemy nowych dusz, które zechcą przyłączyć się do naszej społeczności. Jeśli chcesz mnie przekonać o swojej przydatności dla naszego obozu, przyprowadź mi jeszcze jednego człowieka, który zechce zostać członkiem Bractwa. Gdzie mam szukać nowych członków Bractwa? Na początek rozejrzyj się w starym obozie. Wielu z tamtejszych ludzi ma już dość terroru i kłamstw. Potrzebują tylko odrobiny wsparcia. W nowym obozie raczej wiele nie zwojujesz. Mieszkają tam sami barbarzyńcy. Dlaczego tak desperacko szukacie nowych członków? Śniący przemówił do naszego mistrza, oznajmiając, że ma dla nas niezwykle ważną wiadomość. Ale nie zebrał jeszcze wszystkich sił. Dlatego potrzebuje naszej siły, by nawiązać ostateczny kontakt. Dlatego przygotowujemy się do wielkiego przyzwania. Im więcej ludzi weźmie w nim udział, tym większe będą szanse powodzenia. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na ten temat, idź na świątynny dziedziniec. Tylko nie przeszkadzaj naszemu mistrzowi w medytacji. Dobrze, fajnie. To co, idziemy w jakąś kimę, bo zrobiło się ciemno. Zaraz pewnie będzie hejty. Albo i nie będzie. Nie wiem, ale potrzebujemy kimacza. Strzelić, bo jest ciemno. I co? I idziemy wreszcie do Korkaloma po ten przepis, bo kurde, się zasiedziałam tutaj. I widzę, że to jest miejsce, gdzie możemy w ogóle bezkarnie sobie spać. No dobrze. I teraz tak na górę najlepiej do Korkaloma. Tu zawsze były takie drabiny. Były, nie były? No były chyba. No są. Dobrze. Od razu lepiej, jak jest widno. Nie będziemy się też długo chyba tutaj zatrzymywać, bo w sumie... kurde, no. W sumie to nie wiem, czy ma to sens właśnie, żeby tutaj na dłużej być. A z drugiej strony, co my mamy robić w nowym obozie, nie? Czego chcesz? Chciałbym przyłączyć się do Bractwa. Podobno jesteś zwierzchnikiem nowicjuszy i to ty decydujesz, kto zostanie przyjęty. Nie mam teraz czasu. Moje eksperymenty są zbyt ważne, bym mógł zawracać sobie głowę nowo przybyłymi. Zdam się na osąd Balów. Jeśli oni uznają, że jesteś gotów, by do nas dołączyć, zgłoś się do mnie ponownie.
Czego chcę? Zachowaj to dla siebie. Nie powinni wiedzieć. Jakie eksperymenty przeprowadzasz? Moje badania dotyczą spraw, o których nie masz najmniejszego pojęcia, chłopcze. Więc przestań zawracać mi głowę. Jeden z kupców ze starego obozu jest zainteresowany twoją recepturą na napój uzdrawiający. Moje receptury nie są na sprzedaż. Przyniosłem ci wnętrzności pełzaczy. Wspaniale. W nagrodę możesz sobie wziąć jeden z moich najlepszych wywarów. Do zobaczenia. Oby śniący wskazał ci właściwą drogę. Jak mogę zdobyć recepturę Kaloma? Nie możesz. Wszystkie receptury przechowywane są w zamkniętej skrzyni. Cześć, jestem tu nowy. Ja jestem Kane, uczeń Kor Kaloma. Zapewne już o nim słyszałeś, co? Tak. Zatem wiesz już, że to jest najważniejszy człowiek w tym obozie. Zaraz pojaśnię oświeconym Iberionie. A ty czym się zajmujesz? Pomagam mojemu mistrzowi w pracach nad jego magicznymi wywarami. Głównie z ziela bagiennego i wydzieliny pełzaczy. Swoją drogą mój mistrz pilnie potrzebuje tej wydzieliny. Załatwiało się inaczej. Gdzie mogę zdobyć tę wydzielinę pełzaczy? Stara kopalnia aż roi się od pełzaczy, ale trzeba umieć pozyskać ich wydzielinę. I jeśli poważnie myślisz o walce z pełzaczami, porozmawiaj z którymś ze strażników trudniących się polowaniem na nie, na przykład z Gornadrakiem. On każdego dnia wyrusza z naszego obozu do starej kopalni. O świcie znajdziesz go w pobliżu laboratorium. Co możesz mi jeszcze powiedzieć o swoim mistrzu? Jest inny niż pozostali guru. Każdy może się do niego odezwać, ale nikomu nie wolno marnować jego cennego czasu. Dobra, no to będziemy robić kradzież, nie? Kurde, na wytrych. Prawo, prawo. Prawo, prawo, lewo. Prawo, prawo, lewo. Prawo chyba. Prawo, prawo, lewo, prawo. Recepturka Kor Kaloma, a tutaj ta będzie zamknięta. Co ty robisz? Czego chcę? Do zobaczenia. Obyś. A, nieważne zresztą. Mamy recepturę. I teraz tak, tego bala na razie nie przegonamy. Mamy do przyprowadzenia tutaj Dustiego. Tego musimy przekonać po tym, jak pójdziemy tam wybijać krwiopijce, które będą okropne, wymagające i tak dalej. Nowy poziom w sumie za niedługo, więc damy pewnie w siłę. Ajajaj, no to co? Ciężko powiedzieć, co tutaj robić teraz. Możemy zrobić sprawę z przekonaniem Namiba, czyli pogadać z Lesterem i będziemy mogli to ogarnąć. W sumie jest parę rzeczy, które możemy zrobić. Nie powinieneś wierzyć. Znaczy w sumie wszystko możemy robić, tylko część rzeczy nie będziemy w stanie zrobić chyba od razu. Bo albo będzie to za trudne, albo coś. Także na razie zrobimy tak, że weźmiemy sobie po prostu Lestera. Wyprowadzimy go tam od tego Namiba. I będzie dobrze. A zresztą do Fortuno mogę przyjść. Znaczy do Jory. Mam ziele przy sobie. Możemy zawrzeć układ. Dobrze. Zauważyłeś pewnie, że żaden z guru nie chce z tobą rozmawiać. Możesz to zmienić, sprawiając na nich dobre wrażenie. Mogę ci powiedzieć, jak tego dokonać. A no tak, bo on nam mówi, co każdy bal by chciał w sumie. To jest pomocne, ale nam to chyba nie będzie potrzebne. Dobrze, pogadajmy z Lesterem. Pokaż mi, jak dojść. Może do... Kurde. Do kuźni może. Do kuźni. Chodź za mną. No i dobra. To lecimy. To się już więcej nie... Pogadajmy lepiej.
Możemy go już zagadać w sumie. Tak długo, jak mnie to nie dotyczy. Rozmyśliłem się. Wiesz, gdzie mnie znaleźć. Jak mogę skłonić twojego mistrza do rozmowy ze mną? Musisz wiedzieć, co chciałby usłyszeć. A co chciałby usłyszeć? Kiedy następnym razem będziemy blisko niego, zwrócisz się do mnie i porozmawiamy chwilę. Baal Namib martwi się, gdyż wielu nowicjuszy oprócz modlitwy do śniącego czci jeszcze starych bogów. Powiesz mi, że wyrzekłeś się innych bóstw i od tej pory zamierzasz wznosić modły wyłącznie do śniącego. Wtedy ja zapytam, dlaczego podjąłeś taką decyzję, a ty odpowiesz, że przeżyłeś wizję, w której śniący wzywał cię do siebie. To go powinno zainteresować. Myślisz, że dasz sobie radę? Oczywiście. Jeśli myślisz, że... Niech śnią... Dobra, to Lester sobie tam teraz pójdzie. A my gdzie pójdziemy? W sumie jest taka jedna miejscówka, gdzie moglibyśmy się przejść. Tylko nie wiem, czy tędy dotrzemy. Może być ciężko, ale może się też udać. Chciałbym być teraz w jego skórze. Dobra, udało się. I tutaj mamy jednego zbieracza. No nie ubijaj już, kurde, no, stary. Przestań ubijać. To nie mój problem. Cześć, jak leci? Ledwie się trzymam na nogach. Pracuję od 2 dni, bez chwili przerwy. Harlock powinien mnie zmienić już dawno temu. Ten człowiek nigdy się nie zmieni. Pewnie śpi teraz jak zabity w swojej chacie. Dlaczego nie pójdziesz do niego i nie dasz mu porządnego kopa w tyłek? Nie mogę stąd odejść, póki Baal Orun wszystkiego pilnuje. Tak czy inaczej, robota musi zostać wykonana. Ale ty mógłbyś tam pójść zamiast mnie. Jego chata jest zaraz pod laboratorium Korkaloma, koło Fortuno. Powiedz mu, żeby ruszył tu swój leniwy tyłek. Dobra, no to idziemy od razu załatwić sprawę. Dobra, skręcik potrzebujemy załatwić w nowym obozie. Nowy członek to stary obóz. A resztę raczej tutaj w obrębie powinniśmy dać radę. Harlocka żeśmy gdzieś mijali. Już dzisiaj. Chyba gdzieś tutaj. Jak przejdę, to powinnam dotrzeć. Jesteśmy chyba na miejscu. Tak jest, oczywiście pali faję. Siema. Mam nadzieję, że Harlock nie jest jakimś trudnym przeciwnikiem. To się już więcej nie powtórzy. Przysyła mnie Gorim. Co? Powinieneś wierzyć we wszystko. Mam ci przypomnieć, że powinieneś go wreszcie zluzować? To bardzo miło z twojej strony. Przypomnij mi znowu, jak już się wyśpię, dobra? Rusz dupę do roboty, albo dostaniesz kopa. Tylko spróbuj mi podskoczyć, frajerze. Co? Szybko się uczysz! Dobra, zostawię mu tą siekierę. Uspokój się. Masz szczęście. Chętnie bym ci pokazał, gdzie raki zimują. Dobra, udało się. Niech będzie. Siema, Harlock, jak tam? Jeszcze pożałujesz. Boże, nie pal teraz. Znów szukasz kłopotów? No i co, masz już ochotę zmienić swojego kolegę? Wiesz co, jesteś jak wrzut na tyłku. Czemu wtykasz nos w nie swoje sprawy? Chciałem tylko zobaczyć cię przy pracy. Dobra, dobra, już idę. Frajer. Zejdź mi z drogi, człowieku. Dobra. Tutaj mamy nauczyciela, ale na razie nie mamy potrzebnego czaru, żeby coś zrobić. To nie mój. Ale możemy iść z powrotem, powiedzieć Gorimowi, że się udało, ale zanim pójdziemy, to jeszcze wrócimy do Lestera. To się już więcej nie powtórzy. Żeby powiedzieć regułkę, którą ustaliliśmy. Powiem wam, że kurde, obóz na bagnie jest przyjemny. I nawet chętnie bym tutaj dołączyła, ale myślę, że sobie zostawimy dołączenie do obozu na bagnie, jak będziemy przechodzić edycję rozszerzoną, bo na pewno kiedyś będę chciała ją nagrać, a w edycji rozszerzonej można zostać guru. Więc sobie to po prostu zostawimy na wtedy. Ach, miło cię znów widzieć. Co u ciebie słychać?
Wyrzekłem się starych bogów. Czyżby? Co cię skłoniło do tak drastycznych kroków? Przeżyłem objawienie. Śniący zwrócił się do mnie. I co powiedział? Powiedział: idź do obozu na bagnie i przyłącz się do bractwa. Jesteś szczęśliwym człowiekiem, nieznajomy. Tylko nieliczni dostąpili takiej nagrody. Zostałeś wybrany przez Śniącego. Czy twoim życzeniem naprawdę jest dołączyć do nas? Tak, chcę podążać drogą Śniącego. Idź do Kor'Kaloma. Powiedz mu, że przysyłam cię do niego, bo widzę, iż twoja wiara jest szczera. Zejdź mi z drogi! Okej, dobra, to było najprostsze, co mogło być. I teraz tak, potwierdzimy tutaj Gorimowi. Chociaż chyba nawet nie będę musiała, bo chyba Balto zauważy i się do nas już bezpośrednio zwróci, bo chyba Harlock już tam sobie usiadł. Ale to się zaraz okaże. Tak jest. Dlatego postanowiłem wyznaczyć cię do pewnego szczególnego zadania. Kor'Kalom pilnie potrzebuje do swoich eksperymentów świeżej dostawy bagiennego ziela. Nasi zbieracze pracują dniem i nocą. Idź do nich i przynieś wszystko, co uzbierali do laboratorium alchemicznego Kaloma. Zapewne masz rację. Gdzie znajdę tych zbieraczy? Nie pozwoliłem ci zwracać się do mnie. Módl się, aby Śniący wybaczył ci to bluźnierstwo. A teraz odejdź. Twoje zadanie jest niezwykle ważne. Boże, jaki but, masakra. Dobra, parę minut nam jeszcze zostało, więc możemy zajrzeć na bagno. Tylko musimy uważać. I teraz tak, tutaj była część zbieraczy. O, właśnie, mamy ich tutaj. Dzień dobry. Możemy trochę pozbierać ziela i tak dalej. Przysyła mnie Bal Orun. Mam dostarczyć do obozu zebrane przez was ziele. Świetnie. Nie będę musiał sam tego dźwigać. Nie zapomnij zajrzeć do Virana po drugiej stronie bagna, jeśli jeszcze cię tam nie było. W przeciwnym razie dostawa będzie zbyt mała i ktoś mógłby pomyśleć, że sprzedałeś część towaru komuś innemu. Komu niby miałbym sprzedać to ziele? O, podsunąłem ci niezły pomysł, co? Nie, powiedz mi komu. Widzę, że coś knujesz. Posłuchaj, jeśli ten towar nie dotrze do Kor'Kaloma, obydwaj wpadniemy w nie lada kłopoty. Gdybyś kogoś znał, moglibyśmy podzielić się po połowie. Cóż, znam pewnego człowieka w nowym obozie. Pewnie zainteresowałoby go nasze ziele. Ale gdyby guru złapali cię na gorącym uczynku, rzuciliby cię na pożarcie wężom. Ja o niczym nie wiem, jasne? Dobra. Kto będzie odbiorcą w nowym obozie? Myślisz, że podam ci imię, a ty ulotnisz się z całym towarem? Tak łatwo ci nie pójdzie. Chcę 50 bryłek rudy zaliczki. Wtedy pogadamy. Zapomnij o tym. Tylko nie wyobrażaj sobie, że możesz tak po prostu pójść do nowego obozu i sprzedać towar byle komu. Jeśli nie trafisz na właściwego człowieka, nigdy się go nie pozbędziesz. No chyba, że jakiś szkodnik ci go zabierze. Nie przeszkadzaj sobie w pracy. A myślisz, że co ja robię? Grzebię sobie w jajach? Dobra, no to był oczywiście żart. No jakby nie będziemy sprzedawać tego ziela. Chociaż pewnie moglibyśmy. Dobra. W tej chacie chyba nikogo nie ma. Chyba, że Shrad jest może w chacie? Nie wiem, ale są błotne węże. To ja podziękuję. Nie chcę się raczej z nimi mierzyć. Nie wiem, czy damy sobie radę w ogóle z krwiopijcami tutaj, bo jest ich dosyć dużo. A ten Viran po drugiej stronie to ma dosyć duże też wymagania. Co do tego wszystkiego. Także, kurde, no nie wiem. Zobaczymy. Zobaczymy, czy się uda. Tu jest krwiopijca, już najlepiej się nią zająć od razu.
Tutaj też krzepice mają to do siebie, że lubią włazić tam, gdzie nie trzeba. Na przykład tutaj, na drzewo. Na szczęście sobie całkiem nieźle radzę. Ewentualnie z łuku możemy spróbować taką krwiopijcę. Okej. Nie wiem, ile mam strzał, ale powinno się coś udać wykminić. Zresztą trochę nie mamy innego wyboru. O, tutaj są aż 3, no dobra. Ale fajnie, bo jest expik i będziemy mieć też skrzydełka z nich. Dobra, podejdę sobie trochę bliżej. Tutaj widzę, że oni sobie tak spacerują. Dobra, tutaj była jedna, tam była druga. Mamy tutaj, tutaj i ta jedna jeszcze tu. I teraz zobaczymy, czy gdzieś tutaj jeszcze są jakieś. Tu już jest barierka, więc chyba nie. Mogą być ewentualnie gdzieś tam po drugiej stronie jeszcze. Co mnie ta bariera atakuje? Oni są tak przy samej krawędzi? Tu mamy jeszcze jakieś krwiopijce, dwie. Także udajemy się do nich. Zrobię F5, bo... nie chcę przypału. Okej, i chyba to powinno im wystarczyć. Tutaj jeszcze widziałam jakieś ziółko pod nogami. I to nawet nie jedno. Już chyba to wystarczy i będziemy mogli odnieść ziele do Korkaloma. Siemanko, Viren. Tutaj masz ziółko jeszcze, to sobie wezmę. Czym się zajmujecie? Zbieramy bagienne ziele, które zostanie przetworzone przez naszych braci tak, by można było je palić. Praca na bagnach jest bardzo niebezpieczna, ale ziele rośnie wyłącznie tutaj. Oczywiście ma to również pewne zalety. Jakie? Pozostałe obozy nie mają do niego dostępu. Jesteśmy jedynym osiedlem w całej kolonii, które może zbierać ziele. Możemy je sprzedawać do pozostałych obozów i to za każdą cenę, jakiej zażądamy. Przybywam z polecenia Bala Oruna. Mam wziąć wszystko, co udało się wam zebrać do Korkaloma. I co, myślisz, że to takie łatwe? Każdy mógłby się tutaj zjawić, mówiąc, przysyła mnie Bal Orun. I co wtedy? Mam wydać całe ziele byle w łuczędze? Ale mnie naprawdę przysyła Bal Orun. Jasne! Jeśli mi nie wierzysz, sam go o to zapytaj. Mam lepszy pomysł. Jeśli chcesz nas przekonać, że jesteś tym, za kogo się podajesz, wyświadczysz nam drobną przysługę. Co mam zrobić? To tylko drobiazg. Praca na bagnach nie należy do najbezpieczniejszych. No i roi się tu od tych przeklętych krwiopijców. Gdyby ich tutaj nie było, nasza praca stałaby się o wiele bardziej znośna. Kapujesz? Nie widzę już żadnych krwiopijców w pobliżu. Żadnego robala w polu widzenia. Odwaliłeś kawał solidnej roboty. Cóż, albo jesteś po naszej stronie, albo jesteś skończonym idiotą. Nikt inny nie podjąłby się takiego zadania. Ale skończony idiota nie próbowałby mnie wykiwać, co nie? Masz to wszystko, co udało nam się zebrać. Zanieś to do Korkaloma. Jakby zaczął narzekać, że to za mało, możesz mu powiedzieć, żeby sam ruszył tutaj swój zadek i przekonał się, jak ciężko musimy harować. Jezu, tak chyba do guru nie powinno się zwracać. Boże święty. Dobra, tutaj żeśmy pozabijali sobie te krwiopijce. Mamy jeszcze trochę czasu, mogę przedłużyć odcineczek. Nie musi być równe 50 minut. Więc pójdziemy... Węża błotnego to ja nie chcę. Pójdziemy, gdzie my pójdziemy? Kurde, do Korkaloma. Myślę, że chyba od razu.
trzeba by było się udać. Czy ja mogę tędy wejść? Tak. Mogę, nie mogę, halo? Nie, muszę przejść obok tego gościa. Cześć, Gornaran. Moglibyśmy z nim pogadać, ale czy warto? Nie wiem. Chyba niekoniecznie. Przynajmniej nie na razie. Jak już nie będziemy mieli z kim tutaj gadać, to można sobie z częścią NPC pogadać. Kalom. Idziemy do Kaloma, a potem wrócimy do Oruna. Chyba to był Orun, nie? Nie pomyliłam się, mam nadzieję. Ludzie zawsze gadają. Chyba nie. Wiecie, no sporo tych rzeczy jest. Tak. Tutaj i tak dalej. Wiecie, bo tak myślę, jak to zorganizować. Raczej w kolejnym odcinku wrócimy do starego obozu pewnie. Pewnie tak. Siemanko. Czego chcesz? Przynoszę codzienną porcję ziela. Daj mi to. A teraz zejdź mi z oczu. No to dobra, idę sobie. To tak, idziemy do bala. Potem jeszcze może uda nam się dzisiaj jednego bala ogarnąć i wtedy nam zostanie tylko dwóch. Zostanie nam ten, który wymaga, żebyśmy przyprowadzili jakiegoś nowego członka i jest jeszcze jeden, z którym nie rozmawialiśmy, ale jemu trzeba będzie dać specjalnego blancika. A żeby dostać specjalnego blanta, to musimy się udać do nowego obozu, z tego co mi się kojarzy. Nie pokićkałam? Chyba nie. Nie pokićkałam, bo tam jest człowiek z bractwa i trzeba będzie to ogarnąć. Także zbliżamy się do momentu, kiedy będziemy musieli iść do nowego obozu. Czy tutaj ktoś uczył siły w ogóle w obozie na bagnie? Może uczył Angar, ale nie jestem pewna. Wydaje mi się, że na pewno uczył Angar broni, ale czy siły? Nie kojarzę. Lepiej się do tego nie mieszać. Obroniłeś naszych zbieraczy. Nie tylko udowodniłeś, że jesteś po naszej stronie. Pokazałeś również, że jesteś godnym sługą Śniącego. Myślę, że jesteś godzien nosić szatę nowicjusza. Zaniosłem ziele Kor Kalomowi. Dobrze się spisałeś. Mam dla ciebie drobną nagrodę za twoje trudy. Myślałem, że to się... Proszę, weź to. To magiczne zaklęcie snu. Możesz go użyć tylko jeden raz. Ale jestem pewien, że kiedyś ci się przyda. No, przyda mi się nawet zaraz. Sen po czwóreczką. No to idziemy w takim razie omamić kolejnego bala. No i chyba dobrze mi się wydaje, że zostało wtedy już dwóch tylko. No to w kolejnym obozie, jakbyśmy poszli... W kolejnym obozie? Co ja powiedziałam? W kolejnym odcinku. Jakbyśmy poszli do starego obozu, to byłoby właśnie dobrze. Czy ja dobrze idę, czy się pomyliłam? Dobrze idę. Dzień dobry. Ja sobie stanę tak tu. Co ty wyprawiasz? Próbuję medytować z moimi uczniami. Kto cię nauczył wykorzystywać magiczne moce Śniącego? Nikt. To było całkiem proste. Wyglądasz mi na pojętnego ucznia. Będę twoim mistrzem. Chciałbym zdobyć księgi traktujące o magii. No i patrzcie jak prosto. Plan obozu na bagnie, krwiopijcy. Ma sporo pierścieni. Co to było? Dobra, fajnie. Czyli mamy kolejnego bala załatwionego. A co wy na to, żeby jeszcze dzisiaj, może zanim skończymy ten film, to wrócić jednak do starego obozu? Bo wtedy moglibyśmy już w kolejnym odcinku wyruszyć do nowego obozu i tam porobić zadania. Nauczylibyśmy się u Diego na pewno siły. I byłoby, myślę, przyzwoicie. Tutaj już nie mamy za bardzo nic do roboty. Z tego, co mi się kojarzy, to nie. Balów mamy tych, co możemy, ogarniętych. I w sumie... Nawet nie wiem, czy nam się opłaca tego blanta załatwiać. Z jednej strony nie.
bo możemy wtedy odebrać nagrodę w postaci chyba jakichś czarów albo czegoś takiego. Ale z drugiej strony fajnie by było, bo byśmy mieli więcej punktów doświadczenia chyba za to. Ja wolę chyba punkty doświadczenia od przedmiotów. Chociaż z drugiej strony punkty doświadczenia nie grają aż takiej dużej roli. Kurde, no zależy jak na to wszystko spojrzeć, wam powiem. Z jednej strony dobrze jest właśnie mieć punkty, a z drugiej dobrze jest mieć jakieś rzeczy w ekwipunku. Chociaż raczej nie będziemy za bardzo z czarów korzystać, więc czary mi się na pewno nie przydadzą. Myślę, że zdecydujemy później właśnie, co z tym zrobić wszystkim. Na razie możemy na spokojnie wrócić do starego obozu. A później co? No później chyba nowy obóz nas czeka. Tam musimy pokazać Lewusowi. Musimy pokazać Krzykaczowi. W starym obozie też już nam dużo nie zostało. A, możemy iść na wyprawkę z Grimmem w starym obozie, więc może pójdziemy w kolejnym odcinku tak naprawdę. Chyba też nie byłoby to głupie. Trochę punktów doświadczenia z tego jest. Też wiecie, ja mam tak, że chcę wam pokazać jak najwięcej zadań, więc nawet jeżeli coś, no to ten quest z tym właśnie jointem by się przydało zrobić. A jak nie, no to wam pokażę jak to w sumie działa. Do obozu na bagnie podejrzewam, że już moglibyśmy dołączyć. Tak naprawdę w starym pewnie też już byśmy mogli. W sumie do każdego obozu już możemy dołączyć, tylko to jest moja wola, że teraz robimy zadania. No bo Larys też. Tak naprawdę wymogiem mieliśmy już głównie ten poziom. Szczególnie w nowym obozie. Tutaj jest taka tania. Tak. Zdarza się to czasami, że lewitujemy w powietrzu. Hej, ty! Chyba cię tu wcześniej nie widziałem. Nic dziwnego. Dopiero co tutaj trafiłem. To lepiej uważaj. Poza murami jest bardzo niebezpiecznie. Tylko w obozie możesz spać spokojnie. Mordo, już tutaj wychodziłam i wchodziłam chyba 15 razy. Moglibyśmy też okraść Huno z jego stali. Chociaż teraz dużo wzięłam z obozu na bagnie. Okej, Dexter. Inni nie powinni wiedzieć. Mam dla ciebie recepturę, o którą prosiłeś. To świetnie! Pokaż ją! Mam już dosyć tej znakomicie! Teraz sam będę mógł wytwarzać napój uzdrawiający. Równy z ciebie, chłop. Wspomnę o tobie Diego. Weź to! W nagrodę. Dobra, dzięki. Parwez jest u siebie, Fisk. Tutaj zostało jeszcze parę takich drobnych postaci, które już w sumie nie mają za bardzo dla nas zadań. Ale tak, pójdziemy jeszcze do Diego wydać te punkcioki. Kurde, mało brakuje do kolejnego poziomu. Jakbyśmy się dali obić na przykład Karimowi, to byłoby dobrze, ale fajnie by było go pokonać tak normalnie. Czego znowu? Pora udowodnić, że nie ma opcji. Do zobaczenia. Wypierdzielaj, Bladwin. No to co? Idziemy do Diego i zakończymy na tym dzisiejszy odcinek. Myślę, że bardzo dużo udało się zrobić. A, no i właśnie z Grimmem pójdziemy sobie. Możesz? I teraz 10 punktów. Siła rośnie. Pięknie. 45 siły już mamy. Dobra, no to jesteśmy znowu w starym obozie. I tak, i kolejny odcinek. Kurczę, no nie wiem w sumie co kolejny odcinek by wypadało zrobić. Wypadałoby iść do nowego obozu chyba i tam porobić questy. Co my tu mamy? Zaginiony strażnik, a dlaczego to jest nieoddane? Coś się chyba zbugowało, bo ja mówiłam złemu, że chyba Nek nie żyje, nie? Jeszcze sprawdzimy, ale wydaje mi się, że ten quest się mógł zbugować, bo najpierw poszłam do złego.
A potem poszła na przykład do Fletchera i... Być może dlatego ten quest dalej tutaj widnieje, ale tak naprawdę już go zrobiliśmy. Po prostu Neka nie ma. Okej, ja już chyba zapisałam gierkę, prawda? Jeszcze się upewnię. Tak, zapisałam. I co, moi drodzy, dziękuję Wam bardzo serdecznie za oglądanie dzisiejszego odcinka. Mam nadzieję, że Wam się podobał. Jeżeli tak, zachęcam Was do łapki w górę, subskrypcji i komentarza. Zapraszam Was też na Discorda, link macie w opisie. I co? I to będzie tyle. Ja lecę montować dla Was ten odcinek i do usłyszenia w kolejnych. Mam jeszcze sporo do zrobienia, zanim będziemy dołączać do jakiegoś obozu, ale myślę, że w kolejnym odcinku albo za dwa odcinki już na pewno gdzieś dołączymy. Dziękuję i do kolejnych filmów. Cześć!